Szanowni Państwo, ja proponuję zmianę optyki badawczej, zmianę zresztą kierunku, o którym będę dzisiaj mówił, i w tym szacownym gronie, gronie badaczy zajmujących się różnymi aspektami działalności jezuitów mój referat będzie wyglądał, no, będzie się wyróżniał na tym tle, chociażby z tego względu. Że zamierzam skupić się bardziej na kwestiach polityki bieżącej, a więc stosunku władz obecnej Białorusi wobec dziedzictwa, dorobku jezuitów na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Truizmem byłoby powiedzenie, że dawne ziemie, wschodnie, ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, zajmują ważne miejsce na mapie mentalnej Polaków i stanowią integralną część polskiej narodowej spuścizny. Wpływ Towarzystwa Jezusowego oraz eksjezuitów na rozwój systemu eduka edukacji na kresach północno-wschodnich, a obecnie obszarach, e, ziemiach należących do Republiki Białoruś jest niepodważalny. Świadczą o tym chociażby milczące świadkowie tamtej epoki. Zabytki architektoniczne, ocalałe kościoły, budynki dawnych kolegiów jezuickich i w mniejszym stopniu, i w mniejszym stopniu księgozbioru. Księgozbiory, te, które w dużej mierze uległy zniszczeniu, a spora część z nich, tych ocalałych, powędrowało dalej na wschód. Jeśli chodzi o mikrofon, drobna dygresja. Pewnie to jest dywersja, tak? Ponieważ zaczynam wchodzić na grunt bardzo niebezpieczny i, i, i czuję, że już są pierwsze oznaki. To też pierwsze Dokładnie. A więc trzymajmy się tego, książę, profesorze. Dobra. A więc wydawać się, wydawać się może... Że oprócz śladów kultury materialnej powinniśmy dostrzec jakieś rudumenty dziedzictwa myśli i praktyki, nawiązujące do wkładu Jezuitów w organizację i rozwój szkolnictwa na ziemiach białoruskich wielokulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Temu problemowi spróbuję przejrzeć się, przyjrzeć, się w, przyjrzeć się w dalszej części referatu. Od razu za chciałbym zastrzec, że nie będę analizował losów i dorobku Jezuitów w zakresie organizacji szkolnictwa, zasług na polu krzewienia nauki odkrycie i wdrażania nowatorskich metod nauczania. Sprawy te były już analizowane w różnych aspektach, a jeśli chodzi o okres po kasacie, to przede wszystkim w kontekście działalności Komisji Edukacji Narodowej. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o dokonaniach pracowników Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, który mam zaszczyt dzisiaj reprezentować. Mam na myśli chociażby ostatnie publikacje tomów dokumentów i studiów, które się ukazały w 2018 roku. Były poświęcone rozmaitym aspektom działania Komisji Edukacji Narodowej. I kilka tomów dotyczyły m.in. szkół w Wydziale Poleskim, Litewskim i Nowogródzkim. Natomiast dzisiaj przedmiotem moich dociekań będzie próba oceny działalności jezuitów i szerzej, w szerszym aspekcie, Kościoła katolickiego w polityce i ideologii oficjalnego Mińska w kontekście zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Toczącej się od kilku lat hybrydowej, jak na chwilę obecną, wojnie Moskwy i Mińska ze zbiorowym zachodem, najbardziej zaciekle atakowana jest Litwa i w szczególności Polska. W operacjach dezinformacyjnych mających na celu dyskredytowanie działań władz polskich w różnych obszarach istotną rolę pełni, pełni historia, czy też dzieje Kościoła Katolickiego, historia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I jej dziedzictwa kulturowego. Centralną osią antypolskiej i antykatolickiej narracji jest teza, że Białoruś i białoruskość jako idea wywodzą się z prawosławnej cywilizacji wschodniosłowiańskiej, którym nat naturalnym wrogiem jest katolicki zachód i które nie mogą funkcjonować poza cywilizacyjną przestrzenią rosyjskiego mira, rosyjskiego świata. Obecny w sowieckiej propagandzie paradygmat wspólnoty słowiańskiej. Skorygowano obecnie na prawosławno-ruską cywilizację, wzbogaconą o doświadczenia z epoki Związku Sowieckiego. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że zaadoptowano koncepcję sformułowaną w XIX wieku w pracach rosyjskich historyków Sergeja Sołowiowa i Wasilija Kluczewskiego w jej lokalnej odmianie w postaci zachodniorusizmu, reprezentowanej przez Michała Kojałowicza o ruskiej tożsamości białoruskich ziem, mających swe korzenie w okresie Rusi Kijowskiej, poddawanych procesom polonizacji i nawracania na katolicyzm, oraz stałym dążeniu Białorusów do złączenia się z Wielkorusią. Współcześni wyznawcy tego nurty odmawiają istnienia Białorusinów jako samodzielnego narodu, uważających za część narodu rosyjskiego, zaś państwo białoruskie uznają za twór efemeryczny, a ideę białoruską za, uwaga, polski wymysł, a z kolei katolicyzm za e, wiarę polską. Naturalnie, że w tym paradygmacie dziejów suwerenność tego państwa możliwa tylko w, sojuszach, w ramach sojuszy ze wschodnim sąsiadów, sąsiadem. Ten prymitywny w istocie swojej przekaz, będący nieco ulepszoną wersją sowieckiej propagandy, a także szczególna aktywność na polu publicystyki i w mediach internetowych, jest częścią szerszej strategii Kremla. Szczególne miejsce w pamięci społecznej sowietyzowanego społeczeństwa zajmuje czarna legenda Towarzystwa Jezusowego, z którego uczyniono, uczyniono wroga numer jeden ludności prawosławnej. Pomimo iż na ziemiach <laughs> litewsko-ruskich e, dawnej Rzeczpospolitej działało kilka katolickich zgromadzeń prowadzących działalność edukacyjnej, edukacyjną, między innymi pijarzy, to właśnie wobec jezuitów utrwalił się stygmatyzujący Negatywny wizerunek. Oczywiście ta czarna legenda jezuitów nie została stworzona czy też wymyślona przez rosyjskich historyków czy ideologów nurtu imperialnego. Ona narodziła się wcześniej w Europie Zachodniej i funkcjonowała w XIX, w XX wieku w liberalnych i lewicowych środowiskach. Zresztą funkcjonuje również w XXI wieku w formie dostosowanej do obecnych potrzeb. Natomiast e, jeśli chodzi o tradycję intelektualną Rosji XIX i XX wieku, to chciałbym podkreślić, że rosyjscy filokatolicy, którzy byli na ogół przekonanymi e, e, Europejczykami, stanowili zdecydowaną mniejszość. E, przygotowując tekst wystąpienia, e, sięgnąłem po raz kolejny do pracy e, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, autorstwa, historyka idei. Andrzeja Walickiego, pracy, jak sądzę, powszechnie tutaj znanej. Przeczytałem po raz kolejny rozdział Iwan Gagarin, rosyjski jezuita i idea zjednoczenia kościołów. Pozwolę sobie przytoczyć jedno spostrzeżenie dosyć oczywiste. Konwertyta Rosjanin-Katolik zawsze był uznawany za renegata. Ale ktoś, kto ośmielił się być Jezuitą, zasługiwał na szczególne potępienie. Umierający ojciec Gagarina, książę Sergiej, na łożu śmierci odmówił spotkania z synem, którego wcześniej wydziedziczył, a spora część ówczesnej rosyjskiej intelektualnej elity zgodnie uznała, że potomek rodu Rurykowiczów został zwabiony przez podstępnych Jezuitów. Zresztą ten negatywny anty, antyjezuicki stereotyp przeniósł się także do sfery języka, do języka rosyjskiego, gdzie jednoznacznie budzi jak najgorsze skojarzenia. Jezuita oznacza osobę przebiegłą i obłudną, postępującą wbrew wszelkim zasadom moralności. Jako osoba w pełni władająca językiem rosyjskim i również na bieżąco śledząca wydarzenia w życiu politycznym, publicystykę, prace naukowe. Mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zakres używania tych określeń w znaczeniu takim pejoratywnym jezuite, jezuicki jest nieporównywalnie większy niż w innych językach słowiańskich. Wystarczy zapoznać się z wypowiedziami czołowych rosyjskich, czy też polityków funkcjonujących na obszarze Postsowieckim i w Rosji. Stereotyp, stere, 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 przepraszam, stereotyp ten został jeszcze mocniej utrwalony w czasach istnienia Związku Sowieckiego, gdy do innych inwektyw dodano jeszcze kolejną zgodną z zasadami marksistowskiej ideologii, a więc oskarżenia o zwalczanie przez Jezuitów wszelkich postępowych sił. Generalnie e, ideologia komunistyczna e, królująca w Związku Sowieckim była e, ostro negatywnie nastawiona do szkolnictwa kościelnego, głównie jezuickiego, a tradycje jezuickie uważano za szczególnie e, szkodliwe. E, w okresie istnienia Związku Sowieckiego e, e, w białoruskich szkołach e, historię swojego kraju poznawano w kontekście historii narodów Związku Sowieckiego, do czego służył podręcznik. E, pełniący funkcję suplementu do tego ogólnosowieckiego. Czasy I Rzeczypospolitej ujmowano wyłącznie w kategoriach ucisku narodowego i walki klasowej z polską magnaterią. Jezuitów utożsamiano z reakcją katolicką. Zresztą pisano to w, umieszczając w jednym zdaniu określenia katolik Jezuita, tak, czyli to były pojęcia w pewnym sensie tożsame. A więc u jezuitów utożsamiano z reakcją katolicką rzekomo marzącą o nawróceniu na katolicyzm całej Europy Wschodniej. Z kolei duch wolności politycznej Rzeczpospolitej, swobody obywatelskie, tradycje sejmikowej samorządności postrzegano jako anarchię i zagrożenie stabilności dla stabilności władzy. Rozpad Związku Sowieckiego i powstanie niepodległej Białorusi w dziewięćdziesiątym pierwszym roku przyniosły ze sobą krótki okres istnienia Republiki Parlamentarnej. Zabrakło czasu, aby, podczas, żeby po, 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 aby poprzez edukację szkolną zaszczepić inne, niesowieckie wzorce historyczne i, dos, i dotrzeć z nowym przekazem do społeczeństwa. W 1994 roku w wyborach prezydenckich zwyciężył Aleksander Łukaszenka, który rozpoczął po, proces przywracania dawnych sowieckich ujęć i ocen gloryfikujących i idealiz, idealizujących Związek e, Okres Sowiecki. E, budowany przez wiele pokoleń pejoratywny obraz Polaka szlachcica i katolika jezuity jako wrogów narodu białoruskiego i szerzej ludu prawosławnego i obraz polskich elit marzących o odnowieniu granic przedrozbiorowych głęboko tkwi w świadomości białoruskiego dyktatora, nomenklatury i sporej części sowiecozywanego społeczeństwa. Fiasko planów głębokiej integracji z Rosją i, co najistotniejsze, zablokowanie przez rosyjski establishment możliwości przyjęcia władzy w Moskwie przez Łukaszenkę, mówię, tutaj, mówię tu o początku lat 2000. przyczyniły się do zmiany strategii ekspansywnej na rzecz umocnienia reżimu politycznego, co w warstwie retorycznej wiązało się z odwołaniem się do tradycji. Proces selektywnej adaptacji dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej z wyodrębnieniem okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego do oficjalnej narracji historycznej przyspieszyły wydarzenia polityczne. Mam na myśli wojny gazowe, również agresję rosyjską na Gruzję, aneksję Krymu w 2014 roku. W interpretacjach i ocenach poszczególnych wydarzeń historycznych, jak na przykład Unia Lubelska czy Unia Brzeska, wyraźnie zaznaczyły się różnice w porównaniu do ocen z czasów sowieckich. Ja wciąż mówię o oficjalnej propagandzie, o wypowiedziach przede wszystkim białoruskiego dyktatora, który w dużej mierze kształtuje politykę historyczną tego, tego kraju. Więc w swoim referacie nie skupiam się, nie analizuję treści podręczników i prac historyków. A zatem. Czasy Rzeczypospolitej, a więc okres od drugiej połowy XVI wieku do końca XVIII i sama, samą Unię Lubelską, oceniano dosyć krytycznie, aczkolwiek z zachowaniem sympatii do idei niezależności Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miało to służyć potwierdzeniu źródeł białoruskiej państwowości i jej dawnego rodowodu ze stopniowym przywracaniem selektywnie wybranych bohaterów, najczęściej rządzących twardą ręką i przez to skutecznych. W odniesieniu do okresu dawnej Rzeczypospolitej do oficjalnego obiegu wprowadzono wybrane postacie wywodzące się z rodów litewskich, ruskich i polskich, Mówi mówiąc o nich jako o białoruskich rodach magnackich i wymieniając w tym gronie sapiechów, paców, chlebowiczów, drudzkich, ogińskich i szereg innych familii. W ideologicznym panteonie bohaterów występowały postacie z okresu dawnej Rzeczpospolitej i Sowieckiej Białorusi. Z jednej strony mieliśmy oprawcę Kata Suworowa, z drugiej strony Tadeusza Kościuszkę, przywódcę insurrekcji Powstania. Niezmiennym elementem pozostawała zaś negatywna ocena katolicyzmu i polonizacji miejscowych elit. Uruchomiono też program rekonstrukcji i renowacji, zabytków, zamków i zabytków rezydencjonalnych położonych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Oprócz rekonstrukcji prowadzono prace mające na celu zabezpieczenie niszczających pozostałości, m.in. ruin kościoła świętego św. Michała Rachaniowa w Mścisławiu, będącego częścią barokowego kompleksu klasztornego jezuitów. Pozostałości po kompleksie Kolegium Jezuity w Połocku, tu trzeba zaznaczyć, że sam Kościół i część budynku, budynków wysadzono w, że w 1000, na początku lat 60., chyba, bodajże w 1964 roku, a więc te pozostałości zrekonstruowano i przekazano, przekazano Połockiemu, Uniwersytetowi Państwowemu, Połockiemu Uniwersytetowi Państwowemu, który uważa się za spadkobiercę Akademii Połockiej. A ja przypomnę, że Akademia Połocka została otwarta na mocy ukazu cara Aleksandra I w roku 1812 Akademia na Prawach Uniwersytetu i funkcjonowała do roku 20 do chwili wypędzenia jezuitów z Rosji, a właściwie z terenów zaboru rosyjskiego w 1820 roku. Co ciekawe, co ciekawe, zgodnie z opiniami części białoruskich historyków, Jezuici z Akademii Połockiej przyczynili się do wzmocnienia, tutaj cytat, regionalnej tożsamości białoruskiej wśród miejscowej szlachty w opozycji do Uniwersytetu Wileńskiego, który miał czysto polski charakter. Prace rekonstrukcyjne były ostro krytykowane ze względu na nieuzasadnione zadania, m.in. wyburzenie autentycznych części budynków, nieprofesjonalne wy wykonywanie prac re renowacyjnych. Do groteskowej wręcz sytuacji doszło podczas rekonstrukcji prac rekonstrukcyjnych przy odbudowie starego zamku w Grodnie. Wyburzone zostały niektóre oryginalne części obiektu, dobudowano kilka pięter na galeriach, a wieżę bramną zwieńczono wielką kopułą niespotykaną w architekturze dawnej Rzeczypospolitej. Tu jest też jednak kolejna rzecz, bardzo ciekawa, interesująca. Ten program, program odbudowy zamków, zabytków, Związanych z okresem dawnej Rzeczpospolitej spotkał się z ostrą reakcją Moskwy, która za pośrednictwem kontrolowanych mediów internetowych wielokrotnie dawała wyraz i pokazywała swoje niezadowolenie, twierdząc, że to jest droga w złym kierunku. Przed wydarzeniami z sierpnia 20 roku mam na myśli wybory na Białorusi i brutalne stłumienie. Stłumienie demonstracji, represje powyborcze. Otóż przed sierpniem 2020 roku można było mówić o dwóch tendencjach w podejściu władz oficjalnych Białorusi wobec dokonań Towarzystwa Jezusowego i generalnie jeśli chodzi o rolę Kościoła katolickiego, działalność edukacyjną. Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, przede wszystkim na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Przede wszystkim tutaj należy podkreślić w miarę pozytywny stosunek do dziedzictwa materialnego w postaci istniejących zabytków architektonicznych, które władze na Białorusi uznały za część swojej spuścizny. Innym Zagadnieniem jest to, w jaki sposób wykorzystywane są te zabytki, na jakie cele, jak są utrzymywane. To jest zupełnie odrębna sprawa. Natomiast zupełnie inaczej... Oficjalne czynniki patrzyli na, miały, mieli nastawienie do dziedzictwa kulturowo-ideowego, a przede wszystkim myśli filozoficznej, o której w ogóle nie ma mowy, nie ma żadnej wzmianki. W, w oficjalnych wypowiedziach można było dostrzec jedynie takie delikatne nawiązania do zasług jezuitów w zakresie organizacji szkolnictwa. Natomiast jeśli chodzi o programy nauczania, jeśli chodzi o nowatorskie metody, o tym, o tym w oficjalnych, Oficjalnych wypowiedziach nie było mowy. Dobrą ilustracją może służyć postać Piotra Skargi. Wielokrotnie wymienionego tutaj, chociażby wczoraj, podczas w czasie, w trakcie referatu i również w, w, w czasie dyskusji, która pod, podsumowującej wczorajsze obrady, w budynku dawnej Akademii Połockiej znajdziemy, znajdujemy ślady upamiętnienia w postaci tablicy czy, czy też medalu pamiątkowego. Przed wejściem do budynku, grający zegar, wzorowany na zegarze z Kolegium Majus, o określonej godzinie uruchamia pochód postaci historycznych stowarzyszącym motywem muzycznym, pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur i obecnego hymnu Uniwersytetu. W Orszaku poruszają się figury osób związanych z dziejami Połocka. Franciszek Skoryna, drukarz, tłumacz Biblii z języka starocerkiewno na język ruski, który uważany jest przez część badaczy za, w pewnym sensie za taki prajęzyk, za, za staro białoruski. Kolejną osobą jest Efrozyna Połocka, pierwsza kobieta e, e, święta na wschodniosłowiańskim obszarze, jeśli popełnią jakieś błędy, proszę księży profesorów o poprawienie, ewentualne skorygowanie. No i oczywiście rektor, rektor kolegium Piotr Skarga. Cała instalacja ma charakter atrakcji turystycznej i służy bardziej celom rozrywkowym, a, sam, a sama postać słynnego kaznodziei jezuity no, pełni raczej rolę takiej maskotki, więc, więc to jest właśnie właśnie ten, ten kierunek, jeśli można to nazwać w, jakim, w jakimś stopniu upamiętnianiem. Szanowni Państwo, pięć minut. pięć minut i tu już zbliżając się ku konkluzji. Wspomniałem o tej cezurze o roku 2020. Otóż to jest bardzo niezwykle bardzo, niezwykle istotna cezura, bo oczywiście wojna agresja rosyjska na Ukrainę no, to jest jeden z, to jest kolejny element w wojnie, wojnie dezinformacyjnej, wojnie hybrydowej, która toczyła się już od kilku od kilku lat. Jednym z elementów tej wojny hybrydowej jest eksploatowanie tematu polskiego zagraże, zagrożenia i Podstępnej Warszawy czyhającej na e, ziemię. Y, e czy też zachodniej Białorusi, czy, czy zachodniej Ukrainy. Ten wątek raz po raz pojawia się w wypowiedziach czołowych rosyjskich i białoruskich polityków. Unowocześnioną formą sowieckiego paradygmatu klasowego wroga jest pojęcie wroga cywilizacyjnego i próby ukazywania Polski jako kraju dążącego w przeszłości do wyniszczenia, a nawet uwaga ludobójstwa białorusinów i ukraińców. Od początku 21 roku w oficjalnej białoruskiej prasie, Telewizji ukazywały się materiały mające świadczyć o rzekomych zbrodniach wobec Białorusinów dokonywanych przez Polaków, a prokurator generalny w kwietniu tegoż roku wszczął postępowanie w sprawie przestępstw przeciwko narodowi białoruskiemu. W na początku, w 1 stycznia 2020 roku białoruski dyktator podpisał dekret nr 1 o ustanowieniu roku 2022 rokiem pamięci historycznej. Po kilku dniach została podpisana ustawa o ludobójstwie narodu białoruskiego, która przewiduje karę do 5 lat więzienia za negowanie ludobójstwa narodu białoruskiego. I tutaj uwaga, szanowni państwo, po kilku dniach Łukaszenka podczas jednej z z aktywem, że tak powiem, partyjnym podczas narady dotyczącej realizacji polityki historycznej Łukaszenka zaproponował stosować w podręcznikach szkolnych i ekspozycjach muzealnych w stosunku do okresu dawnej Rzeczypospolitej pojęcia polskiej okupacji i ludobójstwa kulturowego. Jeżeli połączymy te fakty, szanowni państwo, to no, rysuje się bardzo nieciekawy obraz. tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości prowadzenia badań, Zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości wyjazdów na kwerendy archiwalne, kwerendy, kwerendy biblioteczne, ponieważ no, wspominano już wielokrotnie ojciec Piotr Skarga, czyli badania powiedzmy nad losami, dziejami, żywotami świętych, prawda, no, można zakwalifikować jako gloryfikowanie przestępców, tak? Tak, tak. I, i, I okupacji, więc i ostatnia już rzecz, szanowni państwo, to, co niestety nie daje powodów do szczególnego optymizmu to są wydarzenia z ostatnich kilku dni mam na myśli Usunięcie 22 krzyży na grobach polskich żołnierzy AK. Tutaj warto podkreślić, że ci żołnierze walczyli z niemieckim okupantem i litewskimi kolaborantami, i zrównanie miejsc pochówku z ziemią. Także to wszystko daje podstawy twierdzić, że jest to kolejna odsłona wojny hybrydowej wobec Polski i zbiorowego Zachodu. Także nie jest to szczególnie optymistyczny obraz, który przedstawiłem dzisiaj. No, niemniej jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, w jak trudnych warunkach znajdują się badacze próbujący podejmować właśnie te wątki, badając te sprawy źródłowo, więc jest to element, który należy brać pod uwagę. Dziękuję za uwagę.